Tak, tam gdzieś oczywiście ja na egzaminie tak jakoś oto ten gaz i tego, że po prostu stało tak i w jednym miejscu stało na każdych światłach. To i ty sam ten egzaminator mówi, Boże, da, zrób coś, od tego, że ty nic nie robisz, my nie pojedziemy. Tak, no on tam był na szczęście tak spokojny jeszcze, jakby się wytrzymał, bo też na rondzie ja tam jechałam i troszkę nie mogłam zrozumieć, jakim zjazdem, bo na lewo to ż nie obróć, nie obróci, nie, tam prosto. Ja myślałam, na jakie dokładnie i objeżdżałam kilka razy to rondo. Tak. A co egzaminator? No on mi potem pokazał już palcem. Stop, ale widzisz, że masz przewoźnicę. Pokazał ci palcem, gdzie masz wyjechać, tak? Tak, no i potem on mi mówił, że to jeszcze nie taki straszny błąd był w porównaniu z tym, co ja już w końcu jakby zrobiłam. Potem on już przestraszył się, mówił, Boże, jakoś stań gdzieś tutaj, chociaż jakoś, żeby tylko my mogli przeżyć. No ty zawracałaś w ten sposób, że co, wjechałaś pod przeciwny kierunek i cofałaś? Nie, ja po prostu jechałam w przeciwny kierunek, gdzie oni jechali z tej strony. Trzeba było takim wielkim lukiem. No jak będziemy jechać nie może łapię, na tym co, miejscu? Nie za bardzo łapię, co ty zrobiłaś źle. No ja pokażę na tym miejscu po prostu. Ja ten, troszkę mnie pomyliliście z pasy. W lewo jedziemy. Żeś podjechała dwójką. Jakby przyszła się zatrzymać, to ty zatrzymasz się na pierwszym pasie. Ty masz tak podjechać wolno, żebyś się spodziewała, że tam będzie samochód do przepuszczenia. Ty wychodzisz z założenia, że będzie pusto. Ty tam lecisz. Ja byłem ten po prostu pozytywny myślenie. No to chodzi o to, żebyś to trochę realną nie aż tak pozytywnie do tego podchodziła, że będzie pusto. Sytuacja, jedziesz na strzałce, czyli jedziesz na czerwonym, ale nie odbijaj w lewo. I patrz w lewą stronę, czy tam samochód nie jedzie. I dopiero teraz sprawdź, czy się światła nie zmieniły, ale jedziemy. No i teraz się zmieniły światła, a teraz pokonujesz tak, abyś jechała na zielonym. Chyba, że odebrał to, że długo trzymałaś kierunek i pomyślał, że ty chcesz tam skręcić. Nie. No właśnie. A, to za długo kierunek? Możliwe, że ci za długo migał kierunek i on tak go odczytał. Tutaj, ja po tym pojechałam zamiast tutaj. On mnie powiedział tutaj obrócić i ja jechałam tu. W lewo. A, to tu? Nie. Bo ty widzisz, ty jedziesz tutaj pod prąd. A, to prąd. Pod prąd. A tu teraz gdzie? W lewo, no miałaś jechać cały czas. W lewo to jest twoje tutaj, a nie tam. A ty jechałaś stąd, miałaś zawrócić. Tak, i ja pojechałam tutaj. Czemuś pomyślałam, że to chyba za wielkie. I wjechałaś tu na ten pas lewy? Tak. No ja myślałem, że ty jechałaś od tej strony i zrobiłaś to, co teraz zrobiłaś. A, no. Tu cię podejrzewałem, nie pomyślałem. Przecież masz tak, jedziesz od tej strony ciągłą linię. Ona ci ładnie pokazuje, że się tu nie wjeżdża, tylko się wjeżdża tam.
No ja już te, po tym rondzie była chyba zestresowana i już nie patrzyłam. No to po tym rondzie tak w kółko jeździłaś? Tak. Ja myślałam, że po tamtym rondzie. Nie, tutaj nie mogłam zrozumieć, jakie lewo, to jakie dokładnie. Oj, wasze czasami kursanta rozumowanie jest specyficzne. To ja nie wyobrażam, jak trzeba panu rozumieć różne toki myślenia. Zawracanie, no to musisz pamiętać, z której strony przyjechałaś. To on nas przepuścił, czy mi jechać? To znaczy, nasz obowiązek jest jego przepuścić. A to jest to samo BMW, co to myślę, że on jeździ za nami, a my za nim. Ja i tak miałam problemy ze stronami zawsze. Lewo, prawo, nie wiem, czy no, to nie tylko ty masz te problemy. Wszystkie to mają problemy. A ja myślałam jeszcze, że to taka u mnie osobliwość. Nie, to wszystkie dziewczyny tak mają. Masz może wszystkie, nie wszystkie, ale dużo. W prawo skręćmy. Takie same jak tam, czy to inne? No takie same, tylko że w innym miejscu, ale zasada jest taka sama. To jest prawo i ma pierwszeństwo. No i teraz możesz jechać. Pamiętaj o tym. To, że ktoś stoi, to nie znaczy, że ty masz polecieć pierwsza. A po co nie stoją, to mówią mnie. Może oni po prostu dbają o bezpieczeństwo swoje. Samo skrzyżowanie, co jechałeś niedawno z Gównoszenem. Teraz idziemy. Po prostu nic, nie można nigdzie przepuścić, nie w kurwa. Znaczy, no musisz wiedzieć, jak nie miałeś żadnego znaku.
znak, skrzyżowanie równorzędne, czyli ten krzyż taki. No to musisz przypuszczać te samochody z prawej. Drogowe światła masz włączone. Ale to się tak nie wyłącza, że włączasz pozycję, żeby wyłączyć, tylko ci przez przypadek pchniesz tą dźwigienkę, to do siebie pociągasz. Podjedź jeszcze 1,5 metra do przodu, stań przy tą linię. Tu? No, niech już ci będzie. Jana, jest linia zatrzymania przed tym sygnalizatorem i przed sygnalizatorem stajesz. A to sygnalizator. Ja myślałam, że tutaj taka krzywa jak tam. Tamta krzywa, jedynka rzuca, jedź, ma zielone. Tamta krzywa linia, co widzisz ciągła, to nie jest do zatrzymania w tym momencie, tylko wtedy, kiedy nie ma świateł. Jechał do lewej strony, dlatego powtarzają to zadanie. Jadą drugi raz na drogę jednokierunkową. Nie zrozumiałem. Bo ten, co jedzie przed nami egzaminacyjny, też już skręcał w lewo, tylko widać było z daleka, nie zbliżył się do lewej strony przy skręcie w lewo i powtarzają to zadanie. A, powtarzają, tak? Powtarzają, bo masz prawo powtórzyć to zadanie, może się pomyliłaś, tam wiesz, drugi raz zauważasz ten znak i... No to lepiej do lewej strony to zaś. Nie to, że lepiej, to jest twój obowiązek. To jest niepoprawne, jak wykonane. Wykonałem wykonane, bo to niepoprawnie, dlatego podjesz, pokonują to jeszcze raz. I jak drugi raz wykona to niepoprawnie, to już oblewa. To egzaminu nie zdaje. Fajnie, kiedy tak można popatrzeć. My jedziemy prosto, żeby nie podjeżdżać, bo już tutaj. I ty też tak pamiętasz o tej drodze jednokierunkowej? Na jednej pamiętasz, na drugiej nie pamiętasz. Ich tyle tych dróg, spróbuj wszystkie zapamiętać. No to musisz na znaki patrzeć, nie każe na pamięć pamiętać. Oj, ja nie wiem co gorzej, znać na pamięć, liczyć czy znaki. A tutaj dosłownie przy znak masz dosłownie 20 metrów do tyłu, także, bo tu jest wyjazd spod bloku i tutaj znak jest powtórzony. Także no powinien to zauważyć, no tym bardziej, że dwa razy tu jedzie. On może zdążyć, a ty niekoniecznie. Ludzie, wy przychodzicie czy co to? W ogóle po prostu na
paniką samą. Ja bardzo ciężko mi było nauczyć się. Ten mój instruktor, on po prostu co, każdego razu... Szybko, szybko, bo się zmieniły światło. On miał ze mną cały czas jakieś, no, śmieszne nawet takie sytuacje, że on myślał, jak można takiego coś... No, coś takiego można wymyśleć. Tak. No bo ty powiem ci, że masz te zdolności. No to był myśli straszny, że ja aż męczę się czasami tak. Męczę się myśleć o wszystkim i o niczym jednocześnie. To jest bardzo ciężkie. To ma skomplikowany powiem. Taka styrana z tej pracy wracasz, bo ty myślisz o wszystkim. Oj, tak, no nie, no w pracy ja nawet odpoczęłam, mnie wydaje się trochę, bo tam nie można na czymś jednym skoncentrować, bo ja w pracy, chociaż, no i tam jakoś tak moja uwaga troszkę na to jest. I kiedy ja jadę, czy zamyślę się, czy coś, ja po prostu to u mnie tak ja już próbowałam medytować, a kiedy medytuję, to u mnie zaczyna się myśleć, kiedy już ten budzik zadzwoni, kiedy ja już skończę to medytowanie, jak mi to jest nudno, ja już zasypiam, u mnie boli noga, wszystko naraz. I dla mnie, ja od ciężko mi wyluzować, żeby o wszystkim zapomnieć. U mnie cały czas w głowie jakieś analizy, badania, wszechświata, problemy tam. Skręcona, zwrócona, no, może we właściwym kierunku, czyli jest plus. To, ciekawe, to jak długo. Tak, czy ja zapomnę ten do tego, żeby w domu się zapisać. Właśnie dziwne, nie ma gdzie. Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu, patrzysz, gdzie samochód jeżdża, a ty nagle byś pojechała prosto i pójdziesz w lewo szybko. Za mało kawy. Za mało kawy. Pewnie się na prawe strony, bo jakby ktoś z prawej jechało, to ma pierwszeństwo przed tobą. Bo tu nie było skrzyżowania oznaczone, to jest równorzędne. Ile tych skrzyżowań? No, no musisz na każdym, przed każdym takim skrzyżowaniem, no musisz patrzeć, czy miałaś znaki, czy nie miałaś znaków. Jedziemy w prawo. Bo tu nie ma znaków. No to równorzędne. Aha. Prawo jedziemy. Musimy. Czy to jest prawo? A to jest lewo. Ja zamyślałam się o równorzędnym skrzyżowaniu. A gdzie to właśnie? To wykorzystaj teraz najbliższe skrzyżowanie i zawróć. Skręć sobie w lewo, może potem wycofaj. Nie ścinaj, a Tatiana, nie ścinaj zakrętu, bo coś będzie jechało i zostaniesz na jego stronie. Tak. Stój, stój, stój. I do tyłu. Tak jakby zawracała w bramie, tylko wykorzystuje skrzyżowanie. Tam chyba.
tylko jeszcze jeden. Dawaj, dawaj, miałeś pusto. Korzystaj, jak jest pusto. Jest szeroko. Jeśli ja z łukiem nie dam rady, to znaczy, że dalej mi nie ma sensu, jakby... Stój, 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 stój. Ty masz taki zapęd pojechać. Możesz teraz przed tym reniferem. Ej, renifer to co? No tu patrz, jedzie renifer. A ty jadę? No te też jadą, ale to już nie renifery. A ja myślę, to koloryfer, to jakiś jest żący. A tu mnie czekać, czy mogę sobie... Nie, no przecież ty jedziesz w prawo, to nic nie przeszkadzają nawet. Żeby być odważnym, mądrości nie trzeba. No, ale może nie pierwszy raz. Chociaż na głęboką wodę ja zawsze tak jakoś uczę się lepiej mnie, jak kryzysowe sytuacje, ale ja tak, nie wiem, nawet pomyślałabym kilka razy. Tak? No, no tak, jakby z jednej strony i tak, ale z drugiej strony jakby odpowiedzialność taka wielka. Sama i tak chociaż na kogoś rzucić mu. Pojedziemy. Jak walniesz coś, to będzie jego wina, nie? Żeby miał jakoś tam tego uwagę mi od kierunek. Od kręcili lub tam popuchnęli mnie ręką. Ja już jeden raz kiedyś jeździłam. Dali mi kierownicę, ja nie pamiętam, tam jakoś trzeba było kilka metrów przyjechać. No jak po trasie i to było też w zimy i ja nawet pierwsze sekundy mówię, nie, ja jeszcze nie umiem, a potem mówię, dawaj szybko już jedziemy, bo inaczej teraz będziemy tak długo stać, to na pewno kontrolę jakoś nas to też złapie. No i ja kilka tych metrów przyjechałam, ja czułam się takim bohaterem, bo głowy tam. No ale było strasznie, oczywiście ja myślałam, jeśli nie daj Bóg, co by się stało, ja bez prawka, to w ogóle już można od razu ukryć. Od razu się deportują na Ukrainę. To jedziesz prawym pasem. Pamiętaj, masz zakończyć na prawym pasie, nie na lewym. Ruszyli z prawej, to znaczy, że nastąpiła zmiana świateł i wtedy trzeba to obserwować. No i dobra. Ale dobrze robiłaś, tylko wtedy, kiedy ruszasz, nie puszczaj tego sprzęgła, tylko trzymaj go. Zaciąg kręci. No. Ty ładnie go ustawiłaś i wtedy, kiedy trzeba gazu dawać, puściłaś sprzęgło. No, trzymaj to. Nie masz asystenta. A co to asystent? No taki pan, co siedzi pod silnikiem, to ci pomaga. A ja bym... Tak. Dobrze. Jedziemy. Tak prosto? A ja, czemu ten pan nie może mi jeszcze więcej pomagać? Tutaj prawo, lewo. To był matek zaśmierdziały. Nie. No tak, coś tam przygazowałaś faktycznie. Trochę czuć.
bo za każdym razem jak minimalnie popuszczasz sprzęgło, to masz asystenta ruszania i on ci tak leciutko podnosi obroty. O, ja nie widziałam. Nie widziałaś? Nie. Tam w książce nie było napisane. O tym. No tak, to wspomaga ci ruszanie? Wspomaga ci ruszanie. Znaczy podnosi troszeczkę dla ciebie obroty, czyli dodaje ci odrobinkę gazu. Ale daje go tyle, tak mało, że po prostu musisz i tak dodawać go sama. Żeby jeśli ty dodasz się sama i on doda, to... Znaczy, no to wtedy będzie więcej, nie? Widzisz, jak ci podnosi sprzęgło? Mm-hmm. Obroty? Aha. Ciśnij. Ja akurat, tak, trzymam. Ten. Żeby ja nie zapomniałam potem. Ja pamiętam coś tam z obrotem, że półtora obrota i... I możesz, no i już można jechać jakby z tej górki. Albo patrzeć, jak maska podnosi się. Tak, proszę. Najlepiej tak. Bo ty... Znaczy, drugim razem ładnie zrobiłaś, tak powinnaś zrobić na egzaminie, jest najpewniej. Uważaj, uważaj, uważaj. Ty w ogóle nie patrzysz w lewą stronę. A. Ja ci mówię, uważaj, uważaj, uważaj. Ja myślałam, ty nawet nie wiesz na kogo. Że to żółte tam miga, ja myślałam na to uważać. A ty ciągle na samochodzie, ja pierdziele, mi o pierwszego chodziło. A ja myślę, coś tam, ty taki wyjeżdżasz. Masz pierwszeństwo. Masz takie znaki, droga z pierwszeństwem, przed skrzyżowaniem, tam na przykład widzisz go. I zaparkujemy sobie, pojedziemy dalej, dalej. Ale jak mijasz psa, to musisz też kierunki dawać. Za niebieskim samochodem. No ja nie wiem, tam dalej. Dalej się nie wciskaj, już tak. Wystarczy. No powiem ci, ładnie. Jedziemy, zawracamy. Zrobiłam już taki manewr troszeczkę zwolnienia. Zwolniłaś się, upewniłaś, to dobrze. Ale jakby było potrzeba zatrzymać, to z trójki stajesz. Albo zwolnić i potem przyspieszyć, to ci trójka nie poradzi. Oj, mi ciekawe, na automacie ja bym już, mnie wydaje się, mogłabym zwrócić uwagę na wszystkie. A tutaj jeszcze nie wystarczy mojej uwagi na wszystkie elementy jazdy. No tu pamiętaj, że masz 30 jechać, nie 40, to 35. Tutaj masz taki wjazd, wykorzystaj go i zawróć. Bardziej na stronę prawą się wjeżdża.
bloku. Niech pieszy przejdzie i wtedy jedź głębiej sobie. Ej, czemu wyjeżdża? Wyżej sprzęgło popuść. Wyjeżdża. Popuszczaj sprzęgło, bo tego nie popuszczasz. Gazu. Sprzęgło masz w stop. Sprzęgło masz wciśnięte i się dziwisz, czemu on ci nim do tyłu nie je. Ja myślałam, może ja jakoś do tyłu włączyłam, nie? Patrzę się skupiło. Tak. I zawracam. Szybko też jedziesz, powinieneś chodzić wolniej, a bardziej kręcić. A ty... Przekładaj tymi rękoma, nie podawaj tej kierownicy. Tak wygląda słabo, jak ty podajesz kierownicę. Ty rób wrażenie profesjonalnego kierowcy. Chociaż wrażenie. Wrażenie chociaż rób. Jeżeli zatem popatrzę, ty sobie podajesz z ręki do ręki, no to... On od razu będzie trzeba, szukać. Trzeba tu haka szybko znaleźć. Za niego, bo on widać jedzie węziej. Stój, bo tutaj z dwóch pasów mogą jeździć prosto. Ten skręt. No a jak będzie następny jechał prosto? A tam kolejny jedzie prosto. Stój. No, tu jest to niebezpieczeństwo, także to bierz pod uwagę. Tu jedziemy, zdążysz. No, prawie się kieruj, bo się spustą. Taki ten liścik, że powodzenie ci nie pomoże, ten szczęście ci nie pomoże na autokursie, jeśli nie ma umiejętności. Znaczy listek to raczej chodzi tu o zachowanie ostrożności. Ja myślałem, że tutaj jak laki taki ten, konopie, czy co tam? Marihuanę reklamują. Liść marihuany. Konopie. A ja nie wiem, co ten, czy cztery koniuszyny jakaś, czy jak ona to? Nie, to jest po prostu listek, który ma takie duże, młodzi kierowcy mają, bo będą mieli obowiązek. Ciebie to jeszcze nie dotyczy, bo niby ta ustawa weszła, ale jeszcze nie jest.